Także nie wiem, jak długo ta Polska będzie jeszcze oszukiwana, bo to są, wiesz, oszustwa i my to na to patrzymy się choćby z punktu widzenia monitów, czy tych informacji bankowych, cyfrowych wysyłanych, no właśnie może cyfrowych raczej mniej, ale oni chcą zwykle rozmawiać fonicznie. Czy to firma Polkredyt, której Słonina ucho nastąpił, czy firma Proficredyt, czy Ferratum Bank jeszcze gorsze, bolsze, bolsze i gorsze. Proszę Państwa, słoni na ucho nastąpi. A czy to jest Pani właścicielką tego konta? A czy to jest Pan właścicielem, no tej, to nie musi być konto całej tej sprawy, pożyczki. Przecież za pożyczkę to może ktoś inny, po prostu pożyczkę może spłacić ktoś inny. I czy to jest Pan, czy to jest Pani, to ją mało obchodzi, gdy ktoś może spłacić. Ja tylko tak przykładowo mówię. Ale proszę Państwa, jest inwigilacja zwykle jednostronna i jak długo tutaj człowiek będzie głupi, że będzie się poddawał. Przecież polski system powinien odrzucić przede wszystkim lichwę, bo to 3 lata więzienia, powinni zrobić do 6 lat więzienia, zlikwidować Polkredyt, Proficredyt, a Assa, która nawet jest w Warszawie, co dziwne, bo to raczej Wrocław jako matecznik Schetyny, Kraków i inne, że tam na południu te firmy lichwiarskie, pożyczkowe mają miejsce, czyli jeszcze raz Bielsko-Biała Proficredyt, tak to Finanse Wrocław i Ferratum też z Wrocławia, który już mniej tak na lichwę bierze, albo ten Eurobank, który ma być sprzedany już najwyższy czas do milenium.